No chyba nikt się nie spodziewał takiej fury w GTA Online, moi drodzy. Supra, no kurde, wypisz wymaluj. To znaczy, są drobne różnice z prawdziwego świata w stosunku do tego, co tutaj mamy. Na przykład wydaje mi się, że Supra ma troszeczkę bardziej zadartą dupę do góry, ale ogólnie jest bardzo podobna do pierwowzoru, na tyle podobna, że chyba nam to wystarczy, żeby się dobrze bawić nią na zlotach na przykład, czy coś takiego. Jest naprawdę bardzo fajna i zastanawiam się, jakie będzie miała opcje tuningowe, co będziemy mogli z nią zrobić. Ciekawy samochód. W zasadzie zastanawiam się, dlaczego nie można jej, znaczy, czy będzie można, ale chyba nie, raczej nie będzie można jej tuningować w salonie u Benego. No ale fajnie by było zrobić z niej na przykład jakieś poszerzenie bodykity, coś w tym rodzaju, nie mam pojęcia. No podejrzewam, że jeśli to będzie tylko ograniczone do Los Santos Customs, to trochę lipa będzie z tym. No ale przejedźmy się nią, zobaczmy. No w sumie tak naprawdę jeśli chodzi o ten samochód, to tutaj prowadzenie chyba nie ma specjalnie znaczenia, ani to jak samochód, jaką prędkość będzie osiągał maksymalną, czy coś w tym rodzaju. Jak dla mnie tutaj wygląd odgrywa główną rolę, ale powiem wam, że tak na autostradzie, jak sobie teraz jadę, dosyć szybko, prowadzi się całkiem spoko, to znaczy spróbuję sobie tutaj na jakieś zakręty pojechać, przed tuningiem oczywiście, bo jeszcze nie byłem w salonie ani nic, nie wiem jakie ma opcje, nie sprawdzałem specjalnie, żeby z wami na odcinku to sprawdzić i mam nadzieję, że uda się zrobić z tym samochodem coś ciekawego, że będzie miał trochę opcji, ale takich opcji fajnych, które sprawią, że jeszcze lepiej będziemy mogli sobie ten samochód dostosować. Bardzo przyjemnie się jeździ, jest to klasa klasyki sportowe, więc no w tej klasie ciekawe, czy będzie miał jakąś konkurencję. Było kilka takich fajnych klas, na przykład z tego co wiem, Turismo Classic chyba jest takim samochodem dość dobrym w klasie klasyki sportowe, więc no Supra ma tutaj z kim walczyć wbrew pozorom. Teraz jedziemy sobie 106 mil na godzinę na pełnym gazie. No, zobaczymy jakie opcje tuningowe ma, bo to mnie najbardziej zastanawia. Jadę do tego warsztatu Los Santos Customs, ale nie wiem, kurczę. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś obniżenie, że będzie można jeszcze trochę obniżyć, chociaż zobaczcie, że te koła już są tak troszeczkę w nadkolach, no nie? Więc chyba dużo ugrać się tutaj nie da. Może, no na pewno te tylne wydechy trzeba wymienić, może jakiś spoiler dodamy, może jakieś progi, przednie zderzaki. No ten samochód teraz tak naprawdę jest bardzo goły, no nie goły i wesoły. A jeśli chodzi o Supra, jest to ikona tuningu, wyglądu i tak dalej. To jest też bardzo dobry samochód do dragów, to jest dobra podstawa do budowania samochodu do dragów, może tak? Dlatego, że ten silnik, który jest w tym samochodzie standardowo zainstalowany, da się bardzo mocno podkręcić, z tego co mi wiadomo. No dobrze, jesteśmy sobie w takim podwórkowym Los Santos Customs, nieważne, tutaj też możemy tuningować. Zerknijmy tylko, tak, zderzaki, rama, wydech, maska, dach, progi, spoiler, zawieszenie, turbo koła, szyby i tyle. Zobaczymy, bo to, no, zaraz zobaczymy sobie jak to wygląda. Więc tak, jedziemy od początku, grill. Uhu, shit, na pewno nie będę chciał usuwać tych fantastycznych świateł. Więc, zobaczcie na to! Turbo spręża i się kręci! Ale zajebiście. Miejski tuń, miejski zderzak, dobra. Tyłu, kurde, nie widać. Najwyżej po... Co? Jaki, co karbonowy? Nie. Karbonowy dyspuzor dajmy. Tam coś tył cały się na karbon zmienił. Co tu tak ciemno jest? Rama chromowana. Musimy chyba do innego Los Santos Customs pojechać. Wyścigowe. Fotele wyścigowe, klatka kolor 2. Okej, okay. dajmy sobie w kolorze drugi, może damy tam jakieś fajne opcje. Tutaj ulepszymy sobie osiągi, wydechy. Na szczęście możemy je zmienić, ale ja bym chciał na przykład pojedynczy wydech, nie takie podwójne. Fabryczny jest taki. O, ten jest mniej odstający, więc sobie go takiego zainstalujemy. Maska. Prawdę mówiąc, ja bym wolał lakierowaną maskę i chyba ta wygląda najlepiej. Wywiecznikami. Albo ta, dajmy to. O, ta wygląda spoko. Dobra. Światełka. Zestawy neonowe też moglibyśmy tu dać, ale jakoś mi tak... Już się przejadły te neony, to już nie te czasy, żeby neony ładować do samochodów.
No i dobra, coś mi mało tych opcji tutaj. Coś za mało będzie tego chyba dla ludzka. Trudno, trudno. Teraz jaki kolor? Supra. Z czym mi się. Z zielonym mi się kojarzy Supra. Nie wiem czemu. Bo tutaj nie mamy żadnych oznaczeń, malowań, w sensie takich dodatkowych, nie? Ale kurde, piękny samochód, ja pierdolę. Każdy będzie nim jeździł, na bank. Na bank. Pamiętajcie, że w społeczności GTA jest też sporo fanów samochodów. Dajmy z bieli. I dlatego na pewno ten samochód znajdzie uznanie sobie u innych graczy. Na pewno duży popyt będzie na tą furkę. To wam mogę już teraz powiedzieć. Wykończenie to standardowo na biało. O, ale patrz, tutaj się nie zmienia deska rozdzielcza, nie? Kolor. Tylko szwy chyba? Nie. A zmieniają się te... Jak to się nazywa? O, tutaj trochę pod... Lusterko, kolor lusterka. Takie akcenty po prostu, no... Przecież widzicie, co się zmienia. Nie wiem, jak to nazwać. Dach. Pewnie jakiś tam wlocik. Nie wiem. Kurde, czy dawać ten... Dajmy sobie bez. Progi. Okej, okay, próg może być. Spoiler. A, czekaj, co to było? A, taki sobie spoiler. Oby był suprowy. Jezu, nie ma takiego suprowego. Jaki wielki, co to jest? Jezu. Taki kurde. Ty, a to? To jest najbardziej, no już myślałem. To nie jest taki suprowy, a fajnie by był taki. Ach. No dobra. Dajmy sobie taki. Spoiler, no i zawieszonko, uwaga. 3, 2, 1, no, niewiele można zmienić, ale najważniejszy jest ten przedni zderzak, co? On tam dużo daje do tego, do wyglądu. Luksusowe, dajmy sobie, o kurde, niewiele widać, w tym warsztacie jest ciemno. No, dajmy sobie takie, felunie, kolorek, śnieżna biel. Ulepszenia, projekty, możemy dać, dym czarny, dobra, co tu jeszcze, szyby zostały nam, dajmy sobie mocno przydymione i wyjeżdżamy furą i patrzajcie, co tu się odpierdzieliło. Nie no, ten zderzak z przodu robi roboty, naprawdę, nie instalujcie tu jakichś karbonowych masek i tych ciulowych wlotów, zobaczcie, jak ta fura wygląda, to naprawdę jest supra w GTA, marzyło wam się coś takiego? Mieliśmy już LG Classic, czy LG Retro? Retro chyba. LG, no. To był ten Nissan, ale teraz będą, Jezus Maria. Kolejny samochód z tych takich lat 90. do kolekcji. Ajajajajajajaj. Wiecie, co jeszcze powinni dodać? Jeszcze powinni dodać Skyline'a, moi drodzy. Skyline'a powinni dodać. Tak jest. Ale fajnie, że właśnie w Rockstarze ktoś sobie myśli o tych starszych furkach. To są jednak kultowe auta, które pamiętamy z NFS-ów, z Szybkich i Wściekłych filmu, z innych gier wyścigowych, na przykład z Juicet. Kurde, no. Jak mogliby nie dodać takiej fury do GTA, gdzie tutaj głównie właśnie zarabiają na tym, że sprzedają furki. Kurde. Oczywiście, że tak. Ej. Także fajnie, że jest superka. Na pewno będzie duży popyt na ten samochód. Na pewno w wielu garażach się pojawi, na wielu zlotach będzie się pojawiać. Czy... Ja bym kupił ten samochód ze względu na to, aby nim się ścigać? No jeśli byśmy bawili się klasykami sportowymi, to oczywiście, ale tutaj chodzi głównie o wygląd, o nasze uczucia, o nasze emocje związane z tym samochodem i z tym... Kurde, to jest dzieciństwo całe, no Supra, ja dziękuję. Hihi, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja nie mogę. No, ale wiecie, co jest też najfajniejsze? Że tylne światła są też bardzo podobne do tych suprowych. Ja myślałem, że z tyłu będziemy mieli, nie wiem, światełka z jakiegoś, nie wiem, śmigłowca. A tu się okazuje, że naprawdę i z tyłu, i z przodu, i z boku ten samochód mega przypomina Suprę. Tak jakby to prawie była Supra, nie? Są tam jakieś delikatne różnice, na przykład wydaje mi się, że tylna szyba jest zdecydowanie za daleko posunięta w stosunku do, znaczy w kierunku bagażnika, ale cholera wie w sumie. Aż tak dobrze nie zapamiętałem tej Supry, żeby to tak stwierdzić. No i może boczna, bok tego samochodu, właśnie gdzie tu są te szyby,
Może to nie jest też tak suprowo, tak mi się wydaje, że w Suprze to inaczej trochę wygląda. Ale ktoś, kto, wiecie, no nie zna się tak na samochodach, no mniej więcej znałby, jak, wiedziałby, jak Supra wygląda z prawdziwego świata albo tam w innych grach wyścigowych, no to tego samochodu no nie znalazłby takich wielkich różnic, nie? Może przednie światła też tam, reflektory inaczej wyglądają. Ale ogólnie to jest Supra, moi drodzy, Supra w GTA. Bierzcie i kupujcie. To jest też ciekawe, bo to jest Dinka Chester Classic, a Dinka to jest chyba Honda, no nie? No bo mamy Chestera, który jest... Jest to Honda NSX ta nowa, a tutaj pojawia się Toyota w barwach tak zwanej GTA Hondy, czyli Dinka, nie? Prędkość maksymalna teraz to jakieś niecałe 120 mil na godzinę, ale może w online będzie się to troszeczkę różnić, jeśli chodzi o maksymalną prędkość. Prowadzenie tutaj, właśnie, pojedziemy sobie jeszcze do miasta i zobaczymy, jak po mieście będzie mi się jeździć, no bo cały czas po autostradzie dookoła Los Santos jeżdżę tymże samochodem i cieszę się, że on jest razem ze mną i razem z wami tutaj w GTA. Bardzo mi się podoba, wiecie co mi się bardzo, bardzo podoba? Podoba mi się fakt, że te koła nie są tak zajebiście schowane w nadkola. To by zrujnowało wygląd całego samochodu. Jest to tak na równo, ładnie zrobione. Ach, jest bardzo dobrze, jest idealnie, wręcz bym powiedział. Jest tak, jak powinno być w GTA. No, wszystkie samochody powinni wszystkie samochody z lat 90. dodać te najbardziej kultowe do gry i żeby było fantastycznie. No. Dobra. Spróbujmy troszeczkę po tych wertepach pojeździć, zobaczymy, co uda nam się tym samochodem osiągnąć. No dobra, tutaj jest ciężko. Oj. Same superlatywy, kurde, z tym samochodem związane. No dobra, on takie miękkie prowadzenie ma, takie nieangażujące, jest responsywny, troszeczkę jest, ale też się wybija delikatnie z tych wybojów. I może mieć troszeczkę problem, żeby go opanować. Tutaj było ciężko wykręcić. Może po ciężką przejadę. Nie, nie da się. Mamy tu jakiś ty, zobacz, po zbóju silnik. Ja, dziękuję. Nie? Taki jak z prawdziwości. I co? Czy właśnie będziemy mogli nim driftować? No bo tak się zastanawiam. Supra, coś tam driftowanie. Czy da się zarzucić dupą w tym samochodzie? Tak się wydaje, że przy starcie dużo tej mocy tu nie mamy, jakby w GTA. Nie wiem, czy da się coś tam... Ej, dobrze, że w ogóle zrobili w GTA ten samochód spalinowy, nie? Bo mogli zrobić elektryka. Kurde, ale była beka wtedy. Bo chyba wszyscy fani motoryzacji przestali grać, nie? Oddawajcie moje szarki, gnoje, jak mogliście to zrobić. Jak moglibyście... Ale na szczęście zrobili spalinowy, nie? Także to jest plusik. Cyk! I piękne zderzenie, to mi się podobało. No, driftić może będzie ciężko, no. Chyba, że na modach jakichś tam driftowych czy coś. I odcięcie. Spróbujmy tutaj troszeczkę pochodzić gdzieś zakręty driftem. Nie. Tym samochodem będziemy jeździć na zloty. Kurde, umówmy się, okej? Okay? Będziemy się nim cieszyć, będziemy sobie robić jakieś takie spotkania, meetingi starych aut z lat 90. czy tam stunigowanych Ubenego, tego typu rzeczy, ale tutaj... O, jaki fajny trik mi wyszedł, no. Ale tutaj, jeśli chodzi o osiągi, no jakieś tam, nie jest to najgorszy samochód, co można by przetestować na wyścigach czy coś. Można tu koła stać ciekawe. Ale no, nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o osiągi, taki normalny się wydaje, no. Cyk, jedziemy na lotnicho. Otwieramy szlaban. Jezus Maria, Chester. Chester Classic Supra. Co wy na to? Jezus. To nie jest mod, to rzeczywiście z GTA został dodany taki samochód. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.